Witajcie serdecznie w ten piękny, słoneczny, letni poranek. Dzisiaj już Wam tak definitywnie opowiem, czym jest Cardo, ponieważ już pół roku na tym jeżdżę. Zrobiłem ponad 5000 km w UTV-ale na quadzie. Na motocyklu niebo akurat nie jeżdżę, ale zasada będzie ta sama. Skoro w offroadzie daje radę, to czemu na motocyklu na szosie by miało nie dawać? Z pewnością motocykliści to już wiecie. Podsumuję, opowiem po kolei, co mamy w pudełku Cardo, jak się to używa, w jakich można to konfiguracjach mieć, co jest dobre, co jest złe. Oglądajcie. Tak, kupujemy Cardo. W tym wypadku mamy Paktaka Edge'a Duala, czyli dla dwóch użytkowników. Tak to wygląda. To jest rzecz nowa, którą chcę Wam pokazać. Oprócz tego mamy instrukcję obsługi w języku polskim. Mamy oczywiście uchwyt do kasku, mikrofon twardy, mikrofon również miękki, słuchawki. Nie będę tego wyciągał, bo za chwilę to pokażę na żywo. To wszystko jest w pudełku tegoż Cardo. Ja użytkuję te Cardo już od pół roku, jak powiedziałem, zarówno na słuchawkach Mavericku. Część ludzi może to skejtować, bo jest to troszeczkę niebezpieczne. W Mavericku powinno się jeździć w kasku. Ja gdy miałem szybę, to jeździłem bez kasku w słuchawkach. Przejechałem w Maroku 1800 km, dało radę, nie było żadnych problemów. Natomiast jeżeli teraz na lato zdemontowałem szybę, to oczywiście jeżdżę w kasku, no bo tutaj możemy dostać właściwie wszystko i wszystkim. Ogólnie w Mavericku uważam, że powinno się jeździć w kasku, dlatego ten interkom wtedy montujemy w kasku, wtedy to jest rozsądniejsze. Lightownie do przejażdżek takich wolniutkich można sobie na słuchawkach jeździć. Dźwięk jest, zaraz go nagramy, jaki jest realny dźwięk, czyli ta funkcja wyciszenia otoczenia. My będziemy ze sobą rozmawiać i nie będzie słychać tego całego jazgotu silnika. Coś, co jest tutaj dość, nie przerażające, jest fantastyczne, ale jednak utrudnia jazdę, komunikację jakąkolwiek. Dzięki tym słuchawkom, dzięki temu urządzeniu przez 8 godzin minimum dziennie można siebie nawzajem słuchać, słuchać muzyki, odbierać połączenia telefoniczne. Do 12 godzin da się, w zależności od użytkowania. Tyle wytrzymuje to Cardo. Czyli robimy wyprawę wieczorkiem na ładowarkę i podpinamy, żebyśmy mieli pełną baterię. Ważne, jeżeli chcemy dobrze siebie słyszeć, to musimy mikrofon dać na wysokości tutaj ust. Jeżeli wklejamy na miękkim przewodzie sam mikrofon, to ten mikrofon musimy wkleić tutaj, na wysokości ust. Nie możemy go dać tu, ani tu, ani tu, bo nie będzie ściągać. Nie będziemy się dobrze słyszeć, będzie cały czas tak gdzieś coś chaotyczne. Jeden z kolegów miał tak wklejone tutaj na kasku i cały czas się domyślaliśmy, co on mówi. Czyli mikrofon możemy sobie, jak nie chcemy, żeby nas słyszeli, dać tak, a tutaj nas cały czas dobrze słyszą. To jest ważna, ważna rzecz. W tym interkomie dzięki połączeniu mesh możemy się w parunastu połączyć i się cały czas słyszysz, przedłużając swoją kolejkę, i to działa bardzo dobrze. Możemy do paru kilometrów tą kolejkę wyciągnąć. To trzeba pamiętać, żeby się nie oddalać na więcej niż 500 metrów od siebie, żeby nie być w szczerym lesie za górami, pod górami, bo wtedy ten zakres się skraca nawet do 200 metrów. Tak to działa, prawda? Czyli jeżeli jesteśmy w miarę, widzimy się, to i się będziemy słyszeć. Często było tak, że już nikogo nie widziałem, albo ktoś mnie nie widział i hej, 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 co tam? A, o, cześć, gdzie jesteś? No wiesz co, gdzieś tam. Aha, to ja Cię gdzieś słyszę, to czekaj, to poszukam silnika. O, to jesteś za mną, to jedź tam w prawo. I wtedy wszystko jest wyjaśnione, że słyszeliśmy się, a nie widzieliśmy się. Fantastycznie działa. Co ważne też, jak zgubisz zasięg, jesteśmy na meszu, jesteśmy na aplikacji połączeni, to odnajdziemy się zawsze, przez cały dzień, gdzie byśmy się nie zgubili. Mamy connection loss, że zgubił innych riderów, a pojawia się w zasięgu, informuje o tym, że riderzy są w zasięgu. Czyli ja ich w ogóle jeszcze nie widzę, a wiem, że gdzieś są, czyli nie jestem taki wolny albo nie jestem taki szybki. Czyli gdzieś tam w grupie jestem, informuje nas o tym. Zakładam słuchawki i lecimy. Nagramy realny dźwięk, żebyście usłyszeli, jak to dokładnie działa. Gwarantuję, że nie będzie żadnej obróbki na postprodukcji tych słuchawek. To Pan operator również zagwarantuje, tak? Pokiwasz kamerą, że tak będzie? Mówi, że tak będzie. O to zadbam, bo chciałbym, żebyście realnie usłyszeli, co z tego jest. Lecimy Mavericiem po przygodę, ale delikatnie, dzisiaj turystycznie, bo na słuchawkach, nie w kasku.
Głos będziemy nagrywać wyłącznie z tego, nagrywamy drugą kamerą. Tutaj mamy nagrywanie głosu, pokaż. Trzeba tą opcję włączyć w aplikacji Cardo. Pokażemy to później, jak się włączy. Zresztą tutaj nie ma żadnej zaawansowanej akcji, bo tak naprawdę pisze voice recording, czyli nagrywanie głosu i to w tym momencie jest. Jedziemy w tym momencie 26 km na godzinę leśną ścieżką. Uwaga, bo będzie przyłożenie. No i teraz biec dymi, 73 było, czyli dźwięk silnika, który powinien być wycięty. Za chwilę się przekonamy. Zresztą wy to już wiecie, czy ten dźwięk silnika był wycięty. Przyspieszając do 70, dając maksymalne obroty chwilowe Maverickowi. Mam nadzieję, że to wyszło. Ja już to testowałem wcześniej i wiem, że to powinno nagrać. Czyli nie słyszycie tego warkotu silnika. To naprawdę się drze strasznie. Jeszcze tak, trzeba zwrócić uwagę, że tu nie ma nic, tu nie ma szyby. Czyli powiew wiatru, który tutaj mamy, też jest cały czas wytłumiany poprzez noise cancelling, jeżeli dobrze mówię. Mój angielski nie jest perfekcyjny, czyli taka funkcja, która wycisza prawie całkowicie dźwięk otoczenia, czyli szum wiatru, ryk silnika. Maksymalnie może być 16 osób podpięte do tych urządzeń, czyli 16 takich urządzeń może się słyszeć, jadąc jeden za drugim w odstępach. Ja tak realnie mówię 200 metrów, czasem jest to pół kilometra, czasem na otwartej przestrzeni złapię powyżej kilometra, ale to już jest abstrakcja, tak szczerze powiedziawszy. Ale dzięki temu, że ten ogonek możemy wydłużać, zakładając tą małą wartość, czyli 200 metrów, jak mamy 200 metrów razy 16, no to mamy ponad 3 kilometry. Tak naprawdę możemy się jeszcze bardziej rozłożyć, to przy tak dużej grupie, to możemy sobie spokojnie prowadzić tą rozmowę w zakresie, nie wiem, no i do 5-7 kilometrów. O, popatrz. Patrz. Widzisz? Droga leśna i można jechać. Powiem tak, nie lubię określeń najlepszy, najszybszy, najdoskonalszy, najdroższy. To nie są określenia, które mi osobiście zapadają, które traktuję poważnie. Uważam, że jest na pewno w topie, przez większość uznana jako najlepsza. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to najlepsze interkom, jakie używałem. Używałem Bitcona, używałem Sene, używam Cardo, zostanę przy Cardo. To nie jest lokowanie zwykłego produktu, tylko prawdziwa moja opinia w tym zakresie. Zwiedzamy sobie nadal Maverickiem naszą piękną okolicę, nasze wioski, pola, lasy też. Jesteśmy po nagraniu już dźwięku, cały czas nagrywam. Co mogę stwierdzić? Na pewno ja mówię jakbym nosowo, jakbym miał zatkany nos. Troszeczkę to przekłamanie mojego dźwięku, mojej mowy. Staram się też mówić wyraźnie, bo gdybym mówił jakoś tak, to moglibyście mnie nie zrozumieć, bo mówię za szybko i w tym momencie to może się wszystko nie nagrać. Zobaczymy, jak to wyszło. Więc mówię normalnie, raczej wolno, spokojnie, ponieważ krzyczeć do tego urządzenia nie można, ponieważ nasz sąsiad, czy nasz współtowarzysz, czy współtowarzysze będą słyszeć piski jazgoty. To jest też, co przeżyłem, wiesz, nieraz jest takie tak, hej! I kurczę, i to jest takie, że drażni aż w uszy, jest niesympatycznie. Mówcie do tego urządzenia spokojnie, płynnie, zrozumiale, tak żeby wszyscy podczas tej wyprawy was mogli usłyszeć, zrozumieć. Cały ten dźwięk wycięty jest. Dzięki na przykład takim słuchawkom mamy dobre wyciszenie, a przede wszystkim możemy nagrać film. Możemy, a co najważniejsze, możemy rozmawiać przez telefon. Możemy rozmawiać przez interkom z innymi użytkownikami. Ostatnio będąc na wyjeździe w Bośni i Hercegowinie w Chorwacji, co prawda byłem w kasku, byłem na kładzie, rozmawiałem z chłopakami, odbierałem telefony z Polski, czyli będąc tam sobie 1000 kilometrów od domu, mogę sobie normalnie rozmawiać. Jechałem sobie wtedy tak, no do 70 na godzinę, do setki jeszcze się da, powyżej już było ciężko, bo jednak w kasku przenosi mi to kombo dźwięków. W słuchawkach jest dużo lepiej, bo te słuchawki są tutaj. Tu mają taką piankę, tak na chwilkę tylko zdjąłem, dzięki temu wyciszy mi te dźwięki z okolicy. Ale za chwilę magicznym sposobem znajdziemy się na niemieckiej autostradzie i zobaczymy, jak Cardo działa przy 140 na godzinę. Thank you.
twarz, jak będziemy jedziemy, to teraz jeszcze z tym jest miał autostradę. Ciekawe, jak ten test wyszedł. Fajnie pod tym Monachium było. Zobaczymy, czy tak bardzo to się nagrało. Ja mówię głośniej, ponieważ już ten jazgot cały jest dużo głośniejszy. Myślę, że będzie zadowalający. Sami stwierdźcie, czy tak jest. Dobra, i tu mamy mikrofon. Jego przełożymy tutaj, do przodu, żeby usłyszeć, jak bardzo mocno czuć szum wiatru. A później przerzucimy go tam na tył, tyle ile się da, bo nie będziemy tam podpinać mikrofonu pod wydech, żeby nam coś się nie porobiło. I usłyszycie, jakie jest nagranie, czyli jaka jest jakość rozmowy, jeżeli nie mamy takiego urządzenia. Słuchaj, tutaj myślę, że do skupki sobie tą wolną drogą mogę dojść. Zaczynamy test. 3, 2, 1, go! Okej, okay, teraz będziemy się tam do jakiejś stówki mniej więcej. Ten mikrofon przemieszczaliśmy do przodu, do tyłu, by słychać, jak to warczy normalnie na żywo, a wcześniej słyszeliście, jak to działa w tymże urządzeniu. Dziękuję za uwagę. No to mamy to, test cardo zrobiony. Sami zobaczycie, jak to wyszło. A jeżeli potrzebujecie jakiekolwiek części, akcesoria, zapraszamy do Farquada. Tam zespół specjalistów doradzi, poradzi. A ja też, jeżeli potrzebujecie jakiejś wiedzy ode mnie, chętnie się udzielę. Dzięki, pozdrawiam.